No i hejo, hejo, witam się z wami ponownie. Nie wiem, no zaczęłam wam nagrywać chyba od... Czekajcie, się położę. Zaczęłam wam chyba nagrywać dzisiaj vloga od... od przesyłki. Pokazywałam wam, co zamówiłam ze strony Lady. A teraz wyskoczyłam jeszcze, słuchajcie, w miacho. Gdzie jest mój okularnik? Moja pochwa. Dobra, wyszłam na chwilę, poszłam tylko do Humbergansa. Słuchajcie, w Humbergansie już mamy, tak, już mamy zimę. Mamy zimę, mamy grudzień, mamy święta, Mikołaja, bałwanka. Przejdźmy do rzeczy, pokażę wam szybciutko, co zakupiłam. Kupiłam jedną rzecz taką, nad którą się już zastanawiałam, tylko jakoś nigdy nie było mi po drodze, bo właśnie nie chciałam jej dźwigać, bo to było zawsze w BM-ie. Zawsze to widziałam w BM-ie. A dzisiaj to zakupiłam i jest to nic innego jak taki storage, pojemnik, taki drewniany, mały do łazienki. Zobaczę, czy zmieszczą mi się dwa, czy tylko jeden. Jeżeli dwa, zobaczę, rozłożę go i postawimy sobie w kuchni na pewno. A to trzeba na części pierwsze. To nie będzie takie simple. To znaczy, może będzie simple, ale to trochę wymaga czasu. Widzicie, śrubka do śrubki. O, przede mną takie zadanie. Bardzo proszę, krok pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i będzie złożone. Także pokażę wam to później, jak to wygląda. Sama jestem ciekawa, bo jeżeli to by było fajne i jeżeli nie pomieści mi to moich wszystkich rzeczy w łazience, to może postawię dwa. Wtedy byłoby super tam pod umywalką. Także zobaczymy. Dobra, co zakupiłam? Dzisiaj poleciałam w jakieś takie dziwne, słuchajcie, gadżeto sprzęty. Wiecie, że ja lubię gadżety. Zakupiłam, słuchajcie, speaker, ale to specjalnie z myślą o łazience. Do łazienki, na ścianę. Jak widzicie, on jest właśnie wodoodporny, jest do łazienki. A moje dzieciaki, jak się kąpią, to za każdym razem szukają speakera do łazienki. Więc mam nadzieję, że im się teraz to przyda, także im zamontuję, będą zdziwieni, jak będą brali dzisiaj shower albo kąpiel. Wzięłam te wrapy, dlatego że bardzo je lubię. Lubię je na ciepło. Jeden wzięłam chicken fajita, drugi chicken tikka i lettuce. Takie wrapy, one są wyjątkowo po funt 29. Co się stało? One są po funt 29, a w Tesco kupujecie je za 2,79 lub w Milu. Jest taki mil stworzony, gdzie trzy rzeczy kupujecie. To jest dla dzieciaków na lunch, jak idą ze szkoły i kupują po 3 funty. Tam wchodzi w grę sok, właśnie ten taki naked, z tych takich fajnych smoothie, tylko że taki ten mały. Wrap i snack, czyli możecie wybrać sobie chipsy, czy tam orzeszki, czy nie wiem, co tam jest do wyboru. Także fajna sprawa. Dalej, zostawiam oczywiście paragony, bo nie wiem, czy tutaj te sprzęty będą działać, w razie czego zostawimy. Kolejny gadżet to jest właśnie zestaw Bluetooth. Takie słuchawki. Słuchawki bezprzewodowe, bez kabelka. Zobaczymy, jak się spiszą. Coś na wzór tych oryginalnych Apple'a. Także... zobaczymy. Zobaczymy, jak się spiszą. Dalej, takie jakieś Kobe Push Lights. Takie jakieś żarówki, które naciskamy. Można je właśnie gdzieś zamontować w bardzo ciemnym takim jakimś pomieszczeniu. I do nich jest dołączony też pilot, który też możemy przymocować na ścianę rzekomo. Także z myślą o tej szafie, którą mam tutaj na przedpokoju, bo ją jak się otwiera wieczorem, to naprawdę tam nic nie widać. A tutaj możemy sobie podobno też ustawić funkcję na 30 minut, żeby się światło świeciło i też się potem wyłączy. To jest na baterię, więc nie ma problemu z prądem. Więc fajny gadżet i to kosztowało chyba... Te słuchawki kosztowały, słuchajcie, dyszkę, a to chyba 6 albo 7 poundów, czekajcie. Więc chyba to i było chyba po 4,99. Dalej właśnie to jest ten mały wiatraczek. Chciałam tak koło biurka albo właśnie na toaletce, jak jest mi rano tak gorąco, a nie zawsze mogę otworzyć okno, bo nie chcę, żeby mi tam pająki wleciały. Więc mały taki wiatraczek, on był za 3... Za ile on był? Mówiłam wam przed chwilą, czekajcie. Fan. 2,99. Dalej kupiłam jeszcze jeden ryż. Makaron chciałam powiedzieć. Ryż Vegetable, bardzo go lubię. To coś było za 6,99. Dalej, następny gadżet, jaki zakupiłam i w sumie zanim się oglądałam, bo ostatnio właśnie Beata pokazywała mi, mówiła w pracy, że kupiła swojej córce.
I to jest nic innego jak ring lampa taka, ring light, światło, ale właśnie nie wiem na jaką wysokość się on rozstawia, ale jest fajnie, bo jest niski, czyli taki, nie muszę się gdzieś tam zabierać z całym statywem, tylko taki malutki, fajny, więc jakby było ciemno, nieprzyjemnie, niefajne oświetlenie, to gdzieś można sobie postawić koło siebie i po prostu coś fajnie nagrać. Zobaczymy jak się spisze. 8,99. Tutaj właśnie mam Dr. Pepper, dzieci mnie ostatnio prosiły, niestety musiałam wziąć taksówkę, bo nie dałabym rady, za ciężko by mi było. Dr. Pepper i ten cały zestaw 10-paka w puszkach to chyba jest. I on był za 3,75. Bagietki, świeże bagietki, za chwilę będę właśnie robić sobie na obiad, bo to jeszcze nie obiad, jeszcze na obiad dla mnie za wcześnie, chociaż tak na 16 zrobię, żeby zrobić jak dzieci będą. I korma, czyli zrobię z kurczaczkiem. I tyle. I to są wszystkie moje zakupy. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Ja polecam Wam zaglądać właśnie za takimi gadżetami, jakimiś zmechanizowanymi, typu właśnie to, te światła, światełka, speakery, dlatego, że naprawdę jest to fajne, w fajnych cenach i są to fajne gadżety do domu i tak dalej, także super. Ja za chwilę otwieram i patrzę, czy wszystko tutaj jest jakby tak jak być powinno. Robię zaraz apu. Za chwilę Wam pokażę, jak rozłożę po jakimś czasie ten pojemnik, ten storage do łazienki, to Wam pokażę, jak to wygląda i sama zdecyduję, czy jeszcze jeden będę potrzebować, czy też nie. Także do usłyszenia. No słuchajcie, pękam z dumy, patrzcie na to. Już Wam pokazuję. Ta-da! Sama, nie ma u mnie nikogo. Dałam radę. Możecie się śmiać teraz. Nie no, dla mnie są to rzeczy skomplikowane. Już Wam mówiłam, jak składałam moją toaletkę, że ja nie cierpię takich rzeczy, ale dałam radę dzięki temu jednemu małemu urządzeniu, gadżetowi, śrubokrętowi, whatever. No, także co, złożyłam i słuchajcie, może się okazać, że może mi pasować jeszcze jeden. Gdzie ta pochwa? Czekajcie, pokrowiec. Ta-dam, przypieczętujmy to. No i teraz jest super. No i to będzie wyglądało tak. W łazience, więc za chwilę zanoszę do łazienki i zobaczymy, co mi się tam pomieści, ale chyba bym chciała jeszcze jeden. Zobacz, jak dzieci wrócą, to może jeszcze raz się przejdę do Humbergansa. Teraz co? Zobaczmy może szybko sobie lampę, jak już zrobiłam to coś, ten storage. Wszystko działa, wszystkie części były, więc naprawdę super. A sprawdźmy lampę. Ja też tak, kurde, otwieram tą lampę, tak jakbym miała później ewentualnie nie odnosić do sklepu. No ale faktycznie nie chciałabym jej odnosić do sklepu. No wyjmij się. Dobra, duże... Wypadło. Ja nic. Tak samo wypadło. Dobra, pudełeczko. Podkładam. Mamy tu co? Dobra, mamy tutaj kolejne części. Czemu to wszystko teraz w tych czasach, dlaczego wszystko musimy składać? Dlaczego nie może przychodzić? Niby takie łatwiejsze te czasy, nie może to przychodzić już gotowe. Dobra, z tego co tu widzę, to nie wiem, czy to on się wysuwa ten. On się chyba, słuchajcie, nie wydłuża ten, wiecie, o co mi chodzi. To jest chyba taka niska lampa. Dobra, mamy tutaj ring. Tutaj musimy zamontować osprzęt na telefon, ale mamy dzień gadżetów, ale fajnie, ja uwielbiam, nie wiem, dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy Wy też lubicie gadżety. Nie wiem, po prostu uwielbiam gadżety. Od zawsze tak mam, że lubiłam jakieś telefony, obudowy, ringi, nie ringi, statywy, nie statywy, uchwyty, po prostu wszystko jakieś takie dziwne, klucze, te ozdoby do takich tych tam, do telefonu, co też takie kiedyś były, uwielbiam. Dobra, mamy lampę i zobaczmy te nóżki właśnie, na których ta lampa stoi. Porządne, czyli one się nie rozciągają. Co się stało, słuchajcie. Także takie są nogi, więc sprawdźmy szybciutko, zrobimy to razem. Mamy to. Teraz w to wkładamy co? Lampę. Teraz wędruje lampa. No dobra, mamy. Tutaj sobie właśnie dopasowujemy. Dobra, ja muszę ją postawić w miarę prosto, żeby Wam to zaraz zademonstrować. Tak to wygląda na tę chwilę. No i tak wygląda nasz statyw. Także tu podłączamy tylko do kontaktu. Teraz sprawdźmy. Jedziemy test na żywo. Włączamy lampę.
Jest lampa. Jest lampa. Daje takie oświetlenie. No i możemy zmieniać, dopasowywać, jak widzicie. Zimne. Ciepłe. Zobaczcie na moją twarz. To jest takie totalnie chłodne i chyba jeszcze możemy robić plus minus. Tu już jest chyba na maksa. Ciepło też jest chyba na maksa, tak? I to chyba też jest już na maksa. Wszystko jest na maksa. Także tak, tak prezentuje się lampa z Homebergansa. Także naprawdę super sprawa. Bardzo Wam polecam. Naprawdę świetna. Na biurko idealna. Także wszystko działa. Więc super. Mamy złożony pojemnik. Pokazywałam właśnie też na storkę. Musimy tylko uważać, że to się po prostu, wiecie, podnosi, żeby za to nie chwytać przypadkiem. Więc gotowe. Zaraz zaniesiemy do łazienki. Lampa, no i żeby zaraz mi tu nie spadło coś. Lampa gotowa, zaczepista. Bardzo się cieszę, że mi Betty dała namiar na nią. Teraz mamy kolejny gadżet, czyli mój super ekstra fan. Travel size, rzekłabym. Mini wersja malutkiego wiatraczka. Aha, dobra, to się tutaj gdzieś nakłada na te, na nogi, żeby to stało i nie rysowało. Dobra, takie czarne. Jakieś plastikowo-gumowe chyba. Czuł mi się nawet. Zobaczcie. Fajny, bo jest delikatny. No to nie będzie jakiś, wiecie, mocny wiatrak. Spoko. Daje wiatr. Nawet mi się włosy nie ruszają, ale daje wiatr. Daje wiatr, także fajnie, bo taki delikatny i tylko na buzię, na twarz. Super. O, więc super. Czyli gadżet numer 2, wszystko w nim działa, super ekstra. Coś czuję, że dzieci mogą też chcieć do pokoju. A i słuchawki, też sprawdzimy, czy działają. Come on, come on. Mam drugie, teraz tylko jeszcze. Dobra, mamy to. Okej. Ten drugi też założony, tylko trochę krzywo, ale dobra, wyprostujemy. No i dobra, i sprawdzimy tylko, czy będą działać. Tak. Włącza się ładowanie, więc super. Te zapasowe sobie odkładam. A teraz spróbujemy i sprawdzimy sobie nasze słuchawki. Test słuchawek przeprowadzony. Successful. Normalnie super ekstra. Podłączone, nie wiem, czy to teraz ma tak migać, czy mam wyłączyć. Dobra, świeci się to w środku, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, powinienem to chyba wyłączyć. Dobra, wyłączyłam. Jakoś wyłączyłam, nie wiem jak. W każdym razie, ready! No, i tu chyba się podłącza i będą się ładować. Także naprawdę fajny gadżet, super. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tu oczywiście kabelek, czyli wszystko inne wyrzucam. Instrukcje obsługi na razie zostawiam, to też zostawiam. Dobra, następna rzecz, lecimy, słuchajcie, z tym koksem, czyli speaker. Także idźmy, włączymy, zobaczymy w ogóle, czy się włącza, czy się nie włącza, czy trzeba jakąś, czego trzeba naładować. Dzień dobry. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Mamy dziś piątek. Chciałoby się powiedzieć piątek, piątunio, dzień wolny. Nie. U mnie wygląda to zupełnie inaczej. U mnie dzień wolny to jest poniedziałek, wtorek i środa. No i w tym tygodniu udało mi się przypadkiem, że niedzielę jeszcze będę miała wolną, także niedzielę będę miała wolną dla mojej młodzieży, dla dzieci. Dobra, ogarnęłam się jakoś w opaskę, dlatego że myłam buzię, czyściłam. Teraz zrobimy sobie pielęgnację, także mamy dziś piątek, bodajże chyba 11 chyba. Września. Powiem, że czas tak zapierdziela, że to jest jakaś masakra. Jeżeli chodzi o tonik, używam Lange. Nie wiem, jak się to czyta. Nie chcę wprowadzać błąd, ale czytam tak, jak jest napisane. Jeśli u mnie pojawiają się jakieś takie droższe kosmetyki, to zazwyczaj są one z TK Maxa. Dlatego, że ja nie należę do osób, które lubią przepłacać. Zrobimy sobie płatki pod oczy. Z racji tego, że mam sporawy zapas, to możemy sobie wykorzystać. Ja dzisiaj idę do pracy i piątek u mnie i sobota to są te dwa dni, kiedy pracuję
najdłużej, czyli jestem, że tak powiem, prawie do końca, czyli do 22 albo 22:30, w zależności jak jest busy. Nanieśmy sobie reszteczkę mojego balsamu. Bardzo polubiłam się z tym balsamem i mówiłam wam, że jak chyba bym go znalazła jeszcze raz, to chyba bym go jeszcze raz zakupiła. Wybierzmy sobie płatki pod oczy i za chwilę wam pokażę przysyłeczkę. Dobra, może te. Zróbmy sobie te dzisiaj. Wczoraj robiłam te fioletowe, dzisiaj zrobimy sobie różowe. Zostały mi jeszcze dwa opakowania. Łącznie mam jeszcze cztery na cztery razy. Spoko. Ja już jestem tak obładowana w tym pokoju tutaj tymi rzeczami, tymi torbami z Vinted, że się tutaj nie mam jak ruszyć. A nie mam za bardzo gdzie je chować, kurczę. Dobra, zróbmy sobie. I to są te Christian Breton Lifting and Firming Hydrogel Eye Contour Mask. Instant Boosting Patch z kolagenem i jakieś algi morskie. Dobra, otwieramy. Ja już wam mówiłam, że ja uwielbiam, uwielbiam po prostu, nie wiem, to jest jakieś moje, to jest moje jakieś nowe, małe uzależnienie. Czyli jak wstaję, czekajcie, żeby tylko dobrze sobie to zaaplikować. Jest, jakie to jest przyjemne, jakie to jest zimne, chłodne, fajne. To jest moje małe uzależnienie ostatnio. Po prostu jakoś nie wyobrażam sobie wstać i nie zaaplikować płatków pod oczy. Nie wiem, dajcie znać, czy też tak macie. Mamy płatki pod oczy, mamy je potrzymać. Ile? 10, 15, 20? 20, 25 minut. No to super. 20, 25 minut będę widziała, jak nagrywam. Później zrobimy resztę pielęgnacji. Także na razie to tyle. Poprawmy sobie tylko Clear Brow Gel. Mam tutaj od jednej z was, więc poprawmy sobie tylko tutaj naszą brew. Oczywiście clear gel, nie robię dzisiaj koloru, po prostu poprawiam. No i przejdźmy do rzeczy, czyli teraz przejdziemy już do samej przesyłki.